Holly e Katamun. Questo era l'aspetto di Daniel. Noi siamo come chiamato l'annunzenza. Forse Daniel, cześć, z tej strony Kador, to jest pierwszy gameplay z gry Far Cry Primal. To co tutaj widzicie, to jest samiusieńki początek tej gry. To jest taka fabularna wstawka, można powiedzieć takie fabularne wprowadzenie. Innym słowy, taka cutscenka na samym początku, zanim się przejdzie do właściwej rozgrywki, więc grę zaczynam od samiusieńkiego początku. Postanowiłem nagrać krótką serię z Far Cry Primal w wakacje, dlatego iż ta gra zwyciężyła po prostu w ankiecie. Ankieta dotyczyła tego właśnie, z jakiej gry nagrać miniserię w wakacje. No i tą ankietę właśnie wygrał Far Cry Primal. Pokonał inne tytuły z dość dużą przewagą. Tak więc oto jest Far Cry Primal na moim kanale. Czym w ogóle jest Far Cry Primal, jeżeli ktoś nie wie? Jest to kolejna gra z dość specyficznej serii Far Cry, lecz tym razem cofamy się 10 tysięcy lat wstecz, właściwie to nawet ponad 10 tysięcy lat wstecz, żeby wcielić się w rolę tak naprawdę jaskiniowca, praczłowieka. Lud ten nazywa się chyba Winja, z tego co kojarzę. I właśnie akcja rozgrywa się w krainie Oros. Co ciekawe, kraina Oros znajduje się w Karpatach. W górach Karpaty, które są w środkowej właśnie Europie. I właśnie w Karpatach się teoretycznie w środkowej Europie właśnie dzieje ta gra. No, nareszcie koniec wstawki fabularnej, przyszła pora na początek rozgrywki. No, jak widać, rozgrywka rozpocznie się od polowania na mamuty. Ja nadal nie mam sterów nad postacią. Na razie to jest nadal wszystko oskryptowane, nie mogę sterować postacią, ale chyba ci tutaj wojownicy zaraz zaatakują mamuty. O, właśnie, nasza postać nazywa się Takar. I akurat w tej grze jest o tyle ciekawie, bo wszystkie postacie nie mówią, nie ma tutaj głosu postaci w języku angielskim ani polskim, nie, oni mówią w pradawnym języku Winja, który został stworzony przez lingwistów i znawców językowych tylko i wyłącznie na potrzeby tej gry, bazując na źródłach sprzed wieków. Jedynie napisy są po polsku, ale dubbing jest w języku starożytnym jakimś, którego nikt nie rozumie, ale dla realizmu takie coś zrobili. No i od czego mogłaby się zacząć tego typu gra, jak nie od polowania na mamuta? No ale tutaj są też jakieś mamuty, czemu na nie nie polujemy? No w sumie nie są zbytnio małe, masz rację. I też czytajcie te napisy, one są śmiesznie napisane, one są tak prosto napisane, wiadomo. My dużo, słońc, iść. No tego typu teksty są tutaj, to jest też przetłumaczone. Teraz łowcy straszyć z ogi. Dobre, naprawdę, prymitywny polski też tutaj jest. Mogę rzucać? Oho, dobra. A, to my na tego polujemy. O, to dzięki, żeście mi powiedzieli. A masz. Co jest? Coś do mnie strzela. O, jest włócznia. A masz w dupę, a nie, w brzuch ci trafiłem, sorry.
A masz w dupala włócznie. Co on spierdzielił? Dlaczego go nie gonicie? Chodź, nie boję się ciebie. A masz. A bo dobra, jednak się boję, zaraz mnie będzie gonił. Czuję się normalnie jak w filmie 10 000 BC. Taki sobie film, ale... No, taki średniawy, ale... Podobny do tej gry. No brutalna jest ta gra. Wielu obrońców zwierząt zapewne... Nie podobało się zabijanie mamutów. No ale co oni mają do gadania, jak mamuty i tak już wyginęły? Właśnie za sprawą polowań pierwszych ludzi. A tutaj kolejny przedstawiciel wyginiętego gatunku, czyli tygrys szablozębny. Kurczę byk, no pierwsi ludzie nie mieli lekko, jak widać. Spierdzielam od tego kiciusia, co nie? Nie ma się z nim co bawić. Aua! Au, to chyba jednak lepiej było od tego kocura. Z tym kocurem się zmierzyć, aniżeli tak spadać. To nadal są jakieś... To jest jakiś prolog zapewne nadal, jakieś wydarzenia z prologu. Trochę to pewnie potrwa. Ja nie lubię, jak prolog w grach jest zbyt długi. Oj, tyle się ten koleś... Nażył? Już po nim? Ty szuka ziemia, Oros. Szuka zgubieni bracia Winja. Mówię, polszczyzna też taka na poziomie jakichś imigrantów, co się dopiero uczą na przykład polskiego. No ale to nadaje klimatu. Oros szukać będzie. Idzie. Bransoletka plus 10 do pierdzielu. Prymitywny kurhanik. Bez krzyża, bo jeszcze wtedy to nie stawiali. No jest achievement nawet jakiś. Droga do Oros. Trzeba łuk. A, uleczyć się. A, zeżar jakieś mięso i się leczy. Coś mi jakoś... No jeszcze Ubisoft Club, jakaś akcja, kurde. Coś mi jakoś, słuchajcie... Myszka. Jakoś zbyt wolno działa, moim zdaniem. A, czułość sobie zwiększę, pozwolicie. Teraz powinno być dobrze. Oho. Na zbieranie trzciny i innych takich. Ta gra to jest podobno oparta na zbieractwie. Bo to właśnie robili ludzie w tamtych czasach. O, jakieś drzewka. Cholera wie co. A co tutaj mamy? Tu też coś jest. Aha, tutaj jeszcze żadnych broni nie mam. No, łupek. O, czyli taką skałę on rozebrał rękami i wziął w moment. Dobra. A gdzie mam w ogóle iść? Uzyskanie dostępu do nagrody za wyzwanie społeczności może wymagać wyjścia do menu głównego. Co to w ogóle jest właśnie za jakieś... W lewym górnym rogu. Na ekranie. Cały czas jakieś gówno mi się pokazuje. Co to w ogóle jest? No nie wiem. Chyba się tego nie pozbędę na razie. A gdzie ja mam w ogóle iść, słuchajcie, bo niezbyt wiem. Wycelę włócznie. Ja nie mam włóczni. Jest to jakiś dziennik zadań? Zgubiłem się, słuchajcie. No to jednak trzeba być mną. Początek gry, a ja już się zgubiłem. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, co mam robić. A, wytwórz łuk. Aha, widzicie. O, proszę, jaki ładny system rozwoju postaci.
Trzcina, łupek, drzewo lchowe. No, pięknie się składa, że akurat to mam. A jeszcze inne umiejętności. Wow, ładne. Sakwa. No dobrze, to jest rozbudowane. No i mam jakiś łuk prymitywny, co prawda, ale mam. A skąd ty wziąłeś ten sznureczek? No, z łukiem akurat ja lubię latać sobie w grach. Latałem w poprzednich Far Cryach, latałem w Crysisie, latałem w Tomb Raiderze. Kurde, w jakiej grze nie latałem z łukiem? Polowanie. Przyciągnę V ze wzroku łowcy. Nie podchodź za blisko. Dobra, dzięki. Coś jak w deforeście. O, jest. Wzrok łowcy, ty, fajne to. Jak tryb detektywa w Batmanach albo w Wiedźminie. Jak zmysł wiedźmiński. Oj, może ten takar to przodek Wiedźmina. Ty, to zwierzyna jest tam, chyba jaka sarna. Nie, kozica. Ja cię trafiłem w headę. O ty. No, no nie wierzę. Gdzie ona uciekła? A, ej, patrzcie, ślady krwi, to mi się podoba. Takie tropienie to ja lubię. Ej, odbiegła i umarła z krwotoku. Ej, to znaczy zdechła z krwotoku. Dobre. O skóry kozice. Podoba mi się to na razie. Szybko ją oskurował. Naciśnij kontrol, żeby zjeść i odzyskać zdrowie. Przecież już mam odzyskane. To co, mam trzy kozice tu opolować, jak tu nic nie ma? O, jest. Dostała. Kurde, jak spierdzielają. Cały czas wieczór jest w tej grze, jakaś taka pomarańczowa tutaj kolorystyka jest na razie. No i te zbieractwo, jak widać. Z tego od cholery. I tylko ta durnia... O, jest! Boom, headshot! Kurde, ta animacja, no cały czas, jako cały czas, słuchajcie, będzie przez całą grę tak zbierał. A to mnie denerwowało w poprzednich Far Cryach, ale ja chyba gdzieś widziałem taką opcję, czekajcie, nie jestem pewien. Moment, animacje przeszukania, o właśnie, to sobie wyłączę. O, teraz jest lepiej. Dobra. Ej, ja coś słyszę. Dlaczego jak ja kucam, to się tak ekran po bokach mi przyciemnia? To tylko ogranicza widoczność. Ciemno tu w ogóle jakoś. Okej, rozpalam ogień. To była dopiero umiejętność pierwszych ludzi, rozpalić ogień. Uważaj, bo się poparzysz. Urgi winjam sakwim, urusim qua.
panty szas dangu. Wadzra taticza mahapur baram. Maczugę? O, mam. Drzewo lchowe. Bardzo ładnie. O co chodzi z tymi łukami? A, ulepszenia to są, co? Kurde, fajnie, że jest taki system rozwoju postaci, tak, ekwipunku. A jak ty chcesz tym przenosić ogień? Aha. O, podpaliłem się chyba jeszcze we własnym ognisku. No, teraz mi się podoba. Z taką pochodnią mogę iść. A mogę nią lać? A, mogę. To dobrze. O, to się nazywa dopiero interakcja z otoczeniem. No to ja rozumiem. Nie podobają się krzaczki, można spalić. I się samemu przy tym podpalić. O nie. Aha, tu jest trop innego Windża. No mówię, to jest jak w Wiedźminie 3. Tropy też były na czerwono podświetlane. Oj, ktoś tu kogoś chyba podpatrywał. Nie no, tak tylko gadam. W tych grach jest nowoczesnych, jest tyle jest tych gier, że trudno nie znaleźć gier, które są do siebie jakoś podobne. Ciekawe. Wilki, ogień straszy zwierzęta, no. A gdzie te zwierzęta? Ja nie chcę tu wilków. No bez przesady, już zabiłem mamuta, jestem wielkim wojownikiem. Prawie tygrysa ubiłem, 3 sarenki, znacznie kozice zabiłem, ale wilków nie chcę. O kurde. A masz, a masz. Ej, kurde, trawę podpaliłem. A, czyli jest jak w poprzednich Far Cryach. Tam też można było tak, to takie fajne, że... No i cały się podpaliłem. Super. Co ja zrobiłem? Zaraz spalę całą krainę Oros, zanim do niej w ogóle wejdę. No nie wierzę. Podpaliłem całą krainę Oros. Wołać straż pożarną. Dobra. Wilka trzeba oskurować. Tu coś przeszukać. Dobra, spierdzielam stąd, bo zaraz mi tu... A, już ugasiło się, dobrze. Ej, zaraz mi się przestanie maczuga palić. I co wtedy? Stracę ją? Ej, to bez sensu. To niedobrze. Kurde, no jak daleko mam podążać tymi śladami? No i tyle z mojej pochodni. O, ale się ciemno zrobiło. Spierdzielam z tej jaskini jak najszybciej. Co, mogę to rozpalić? A,
Widzicie, jak jestem nieogarnięty, tak się zastanawiam, co to jest napisane, co ja mam zrobić. A czemu to się w ogóle pali tak już kompletnie, odbiegając od tematu? Jakieś ognisko zapaliłem, cholera wie po co. No i znowu pochodnia padła. No nie, zapalam jakieś ogniska sygnałowe, jak w Władcach Pierścieni normalnie. Zaraz mi się... zaraz mi się pochodnia wypali. Ale nie w takim miejscu, to jest za ciemno. O, szczur! O, ubiłem go. Mogę zjeść? Patrz! Ha! Mięso ze szczura. Ale w sakwie jest pełno przedmiotów. Trudno. Okej. Okay. Czy wystarczy uderzyć i ogień się od razu zajmuje? No co, to jest polane benzyną? O nie. Czyżbym miał słyszeć cały czas tego... kiciusia? Cholerne szczury. Ostatnia maczuga. To ja wiem. A co, już nie mogę jej podpalić? Aaa, tak się wytwarza. Strzały. Maczugi. Ej, dobre, dobre. Zaczynam się uczyć mechaniki tej gry. No i znowu. Do wody. O, ryba. Ale nie mogłem jej złapać. Tygrys. A śmierdzi ten tygrys, bo zapach po sobie zostawia taki żółty, dziwny. No długo jeszcze będę tu pływać, ja nie lubię chodzić w grach po jaskiniach. Oho, zły znak. Co, kactenka? No i znalazłem Winja. Ej, zara, wszyscy nie żyją, a babka jakaś żyje. Świrnięta jakaś. Oho. Cóż za akcja. Pojedynek z tygrysem. Masz taki mocarny, że go nikt zabić nie może? O, teraz ja bym mu wpierdzielił włócznie w łeb albo strzałę. I po tygrysie. A po co? Nie, prawda, no gdzie tam? Czyżby nareszcie wyjść z tej cholernej jaskini? Nareszcie. A oto i piękna, otwarta kraina Oros, którą będę eksplorował. Której nakopię, skopię trochę typów jakichś wrogów, trochę popoluję, pobuduję, bo z tego co wiem, tutaj jest chyba jakaś osada, którą można rozbudowywać. Nie grałem w tę grę wcześniej, ale oglądałem recenzję, to wiem. Droga przez dużo słońca, ja Takar. No i tak się rozmawia. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. Takar Ulimuan. Ku, Aika Gwasta. Koledzy zginęli, zabił ich tygrys, ona sobie odcina ich uszy. No, kiedyś powiem wam, że... te ponad 10 tysięcy lat temu, to ludzie mieli niezłe hobby.
Każdy lubi sobie coś kolekcjonować. Ona w sumie też jest jak te z wiedźmy z bagiem z Wiedźmina 3. One też zbierały uszy. Jedna z nich miała je na szyi. Ej, to jest za dużo podobieństw. No ale wiadomo, w tych czasach zbiera się znaczki. Jak ktoś jest bardziej kreatywny, to kapsle od piwa. A wtedy się zbierało uszy poległych kolegów. I się wieszało na szyi. Co kto lubi, wiadomo. No jest z jednej jaskini do drugiej. A weź, ja nie wiem co ty mi dajesz. Jak to wygląda jak bobki wiewiórki. A w tamtych czasach w ogóle żyły wiewiórki? Tego to nie wiem nawet. No i mam coś takie dziwne przeczucie, że fabuła w tej grze akurat nie będzie należeć do najlepszych. Ale Frysto, ta babka ma niezłe, naprawdę. $10,000 BC style. A raczej 10,000 BC style. Ha, wtedy to się dopiero obcinali. A niektórzy może i nawet ich kopiłem w tych czasach. Bywa i tak. Moda prehistoryczna. O, jestem wolny. Dobra, słuchajcie, ale w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. To był taki prolog, wprowadzenie do tej gry, taki trochę dłuższy odcinek. No i będę, tak jak powiedziałem, nagrywał tę grę przez całe wakacje, gdyż po prostu wygrała w ankiecie. Czyli to ją właśnie najbardziej chcieliście z tych gier, które tam napisałem, oglądać. No i będziecie mieli ku temu okazję, bo będę ją właśnie nagrywał przez całe wakacje. Tak więc, jeżeli wam się ten gameplay podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!